Witaj internecie. Dzisiaj będziemy kalibrować oscyloskop Hantec DSO2D15. W instrukcji obsługi nie ma zbyt wielu informacji. Właściwie nie ma instrukcji dołączonej do urządzenia. A więc urządzenie musi dostosować się do temperatury w pomieszczeniu, temperatury pokojowej. Jest to ważne, szczególnie jeśli mieszkasz w zimnym lub wilgotnym klimacie, gdy urządzenie było przez jakiś czas narażone na działanie czynników zewnętrznych. Właściwie dotyczy to wszelkich wrażliwych urządzeń elektronicznych. Okej, oscyloskop osiągnął już temperaturę otoczenia. Następnym krokiem jest włączenie na około 20 minut, aby wnętrzności ładnie się rozgrzały. Minęło ponad 20 minut. Tutaj widać, że jest dołączona tylko lista pakowania, co jest dołączone, i karta gwarancyjna. Sprawdźmy. Utility. Update. Language. Język jest dobry. Ale gdzie jest ta kalibracja? Aktualizacja? Nie. Tu jest, na drugiej stronie. Naciśnij F1, aby rozpocząć. Naciśnij F2, aby zatrzymać. Kalibracja trwa około minuty. Z ciekawości zmierzę czas. 2 standardowe sondy. 150 MHz. Słychać, jak przekaźniki klikają. Zakładam, że Hantec nadal wykonuje kalibrację. No cóż, zajęło to około 2 minut. Może producent miał na myśli 1 minutę na każdy kanał. Czas skalibrować sondę. Trymetr kompensacyjny. Wow, ten krokodyl jest taki ciężki do wciskania. Cudownie, wygląda prawie idealnie. Może sprzedawca o to zadbał? A może po prostu mam szczęście. Mam wrażenie, że Hantec jest bardzo powolny. Nie jest potrzebny w tej chwili drugi kanał. Tak, jest trochę polagowany. Dlaczego nie mogę go wsadzić? Nic nie widać. Przykładowo nie chcemy widzieć takich postrzębionych linii. To jest niedobrze. To też niedobrze. Chcemy ładne i proste krawędzie o 90 stopniach. Takie jak ten. Cudownie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Jeśli uznasz to za pomocne, kliknij przycisk lubię to. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Bye.